Szanowni Państwo, niech dzisiejsze spotkanie będzie praktyczną tradycją patriotyzmu. Rozpocznijmy od odśpiewania hymnu narodowego. Proszę wszystkich o powstanie. Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przypominają o poświęceniu przeszłych pokoleń oraz o odpowiedzialności współczesnych za losy ojczyzny. Są świętem radości i refleksji, która z pewnością będzie nam towarzyszyć podczas dzisiejszego spotkania. Proszę pana Tomasza Kuźmieka, prezesa Stowarzyszenia Regia Civitas, o wygłoszenie słowa wstępu. Dobry wieczór Państwu. 11 listopada. Choć przypada na jesienną porę roku, to jest to dzień niezwykle radosny w kalendarzu rocznic naszej ojczyzny. Symbolicznie w tym dniu świętujemy odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Symbolicznie, gdyż przecież z dnia na dzień kraj nasz nie powrócił na mapę Europy. Odzyskanie niepodległości było procesem, który rozpoczął się praktycznie z momentem wybuchu I wojny światowej. Po raz pierwszy od czasu rozbiorów nasi zaborcy stanęli naprzeciwko siebie. Doszło do konfrontacji, a nasi mężowie stanu, przywódcy narodu, zesłani w tym czasie przez opatrzność, wykorzystali ten moment, by skutecznie wywalczyć narodowi polskiemu niepodległe państwo. Choć ci wielcy Polacy nie zawsze ze sobą zgadzali się, to potrafili zjednoczyć się ponad podziałami w imię większego celu – wolnego i suwerennego państwa polskiego. To dzięki Józefowi Piłsudskiemu u progu niepodległości mieliśmy przeszkolone w legionach przyszłe kadry Wojska Polskiego, a dzięki zabiegom i działaniom Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, wsparcie Francji i Stanów Zjednoczonych, wówczas głównych rozgrywających na arenie międzynarodowej.
Działania dyplomatyczne ostatecznie przypieczętowane zostały podpisaniem Traktatu Wersalskiego w 1919 roku, gdzie formalnie Polska powróciła na mapę Europy i została uznana przez wszystkie liczące się kraje. A przygotowanie wojskowe pomogło zachować młodą niepodległość w wygranej wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. 11 listopada 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa. Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy, gdzie przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Nastąpiło rozbrajanie wojsk niemieckich i ich stopniowe wycofywanie na zachód. Zaczęła powstawać wolna i suwerenna Polska. Dziś, po 96 latach, chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń. Dziękujemy za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Marszałek Piłsudski mówił tak. Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Cześć i chwała tym, co wywalczyli Polsce wolność. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, znajdujemy się w miejscu szczególnym, w odrestaurowanej sali budynku Przemyskiej Biblioteki Publicznej. W miejscu, które było świadkiem wielu ważnych wydarzeń, w którym gościli w przeszłości szanowani obywatele naszego miasta. Budynek biblioteki to również symbol pozytywnych zmian naszego miasta, jakie dokonują się na przestrzeni ostatnich lat. Dzisiaj w tej sali mam zaszczyt zaprosić Państwa do wysłuchania występu artystycznego zatytułowanego Śpiewamy Niepodległej. Występ został przygotowany przez absolwentów publicznego przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz uczniów niepublicznej szkoły podstawowej imienia Heleny Modrzejewskiej w Przemyślu. Zapraszamy artystów. Bye.
lekcja patriotyzmu. 11 listopada. Kwiaty znicze, przemówienia i wojskowa defilada. Najważniejsze polskie święto. Czcimy godnie my Polacy. Świętujemy uroczyście. Dzień ten wolny jest od pracy. Długa droga przez rozbiory, bohaterski czas zmagania i patrioty skrajny sprzywiód do wolności odzyskania. Dzisiaj, gdy nam jesień cicha, sypie liść mistrzew pod nogi, połóż kwiaty, zapal znicza pod pomnikiem gościu drogi i zadumaj się w podzięce nad tym, co się wydarzyło. Niechaj tym, co są w niebiosach, choć przez chwilę będzie miło, bo my przecież pamiętamy o ich wielkiej niezłomności, dzięki której dzisiaj mamy to święto niepodległości. Święto Twoje, dlatego z dumą teraz tu stoję. W hołdzie żołnierzom, w hołdzie wolności, w hołdzie poczucia ludzkiej godności. W historii Polski tak się składa, że był kiedyś ponad wiek niewoli. 11 listopada nasz kraj z niewoli się wyzwolił. I wtedy myśl powstała taka, że przez szacunek dla miłości ten dzień na zawsze dla Polaka pozostał dniem niepodległości. Thank you.
a w tym lesie jest mogiła, w niej żołnierz nieznany. Może to czyjś ojciec, może brat kochany. Grób zarosła trawa i łopiel zielony. Tylko go pilnuje krzyżyk pochylony. Na małej deszczulce napis myły deszcze. Zginął za ojczyznę, słowa widać jeszcze. Dzisiaj wielka jest rocznica, 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole. To, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce i huczą skronie, a biały orzeł w słońcu kwiatów przeleciał, by go ująć w dłonie. Zawsze był z nami ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko. Bronił tej ziemi, bo ją kochał sercem pokoleń już od wieków. Przypomnijmy sobie, jak to wszystko było, co się wydarzyło. Trzy państwa się zebrały, kraj nasz podzieliły, niezależnej Polsce rządy narzuciły. Austria, Prusy i Rosjanie Polskę z mapy wymazały. Urzędy i szkoły ludźmi swymi obsadziły. Ponad 100 lat trwania upokorzeń, męki pod obcym zaborem całej tej udręki. Rodził się duch walki, pieśni wciąż śpiewano, o wolności kraju skrycie rozprawiano. Mowę nam zabrano, polskie obyczaje, ale Polak patriota tak łatwo się nie podaje. Thank you.
się, my czwartacy, otwieraj, nie bój się, my czwartacy. W końcu się skłóciły i zawziętą walkę ze sobą stoczyły. I pierwsza kadrowa się wtedy zrodziła, o ojczyznę utraconą z honorem walczyła. Rewolucja, w Polsce wolność odzyskana. Obój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej. Listopada roku 1918 następuje koniec zaboru obcego. Znów na mapie świata polskie państwo gości. Nikt nam nie odbierze już niepodległości. Dumny biały orzeł ściany nam ozdabia. Dumne polskie dziecko się tu opowiada. Thank you.
Szanowni Państwo, cóż można powiedzieć chyba słowami piosenki, że raduje się serce, raduje się dusza, gdy słyszymy takie wykonanie. Prosimy o brawa.
Prosimy artystów jeszcze o pozostanie. Proszę Państwa, jak w każdej jednostce, tak samo tutaj musi być dowódca. Zapraszam panią Bernadetę Juchę i panią Monikę Ślusarczyk, panie, które są tutaj dowódcami w naszej jednostce. Zapraszamy. Państwa, pan Damian Turek, który towarzyszy, również dowodzi tej jednostce. Brawa. Zapraszam pana wiceprezydenta Grzegorza Hajdera i pana prezesa Tomasza Kuźmieka oraz panią dyrektor Wiesławę Januszczyk. Proszę o wręczenie okolicznościowych upominków dla naszych dowódców i dla młodych artystów. Proszę Państwa, przypomnę, występ to absolwenci publicznego przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Heleny Modrzejewskiej. Prosimy jeszcze raz o brawa dla artystów. Proszę pana prezydenta, pana prezesa i panią dyrektor o wręczenie upominków dla naszych artystów. Proszę państwa, przybyli ułani pod okienko, czy nie szumcie wierzby nam? Mi szczególnie łezka zakręciła się, gdy usłyszałem Różę Czerwoną. Myślę, że możemy jeszcze brawami poprosić o jeden bis.
Byliśmy świadkami bardzo wzruszającego koncertu z okazji 96. rocznicy odzyskania niepodległości. Ten koncert był niezwykły, dlatego że wykonawcami były najmłodsze dzieci, absolwenci publicznego przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek oraz niepublicznej szkoły. Młodzi artyści wykonują zawsze swoje role, wypełniają bardzo spontanicznie, więc to było najbardziej radosne. I cieszę się, że od najmłodszego pokolenia już pokazujemy ten patriotyzm codzienny, że pamiętamy o przeszłości. Ci najmłodsi już wiedzą, co oznacza data 11 listopada. Także wielkie gratulacje dla artystów, ale również dla tych, którzy na co dzień ich przygotowują do tych trudnych występów. Piękny występ, piękna uroczystość. Dobry wieczór. Spotykamy się przy okazji dzisiejszego koncertu Śpiewamy Niepodległej, koncertu, który organizowało Stowarzyszenie dla Przemyśla Regia Civitas we współpracy z przemyskimi szkołami podstawowymi, niepubliczną szkołą podstawową nr 1 imieniem Heleny Modrzejewskiej oraz szkołą podstawową nr 1. Dzisiejszy koncert jest przyczynkiem do zbliżającej się rocznicy 11 listopada. Chcieliśmy poprzez ten koncert pokazać inny sposób obchodzenia tej radosnej, wolnościowej rocznicy. Dzisiejsza uroczystość, dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze śpiewanie dzieciaków to fantastyczna lekcja patriotyzmu. Cieszyć się należy, że są przedszkola, są szkoły, które tak to tego pilnują, tak uczą kolejnych pokoleń pamięci o najważniejszych wydarzeniach. Będziemy na pewno starali się pamiętać o tym, wspierać takie działanie i zawsze, kiedy będzie taka potrzeba, chcemy w tym uczestniczyć i pomagać, aby przyszłe pokolenia pamiętały o tym, co dla Polski, dla Polaków najważniejsze. Byliśmy świadkami przepięknego koncertu z okazji 96-lecia odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Koncert był w wykonaniu absolwentów publicznego przedszkola Sióstr Felicjanek oraz niepublicznej szkoły podstawowej imienia Heleny Modrzejewskiej nr 1 w Przemyślu. Dzieci bardzo pięknie wystąpiły w przepięknej scenerii sali biblioteki miejskiej w Przemyślu. Dziękujemy bardzo za piękny koncert. Będziemy jak najbardziej wspierać takie inicjatywy. Mamy nadzieję, że będą one cyklicznie powtarzane, nie tylko przy okazji Święta Niepodległości, ale przy okazji innych świąt, czy to narodowych, czy to świąt miejskich. Jeszcze raz dziękuję paniom za przygotowanie dzieci oraz siostrze dyrektor oraz pani dyrektor szkoły podstawowej.